tym roku obchodzimy 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jak wyglądała sytuacja w Polsce tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego? Jakie były przyczyny wprowadzenia stanu wojennego? Przede wszystkim dramatyczna sytuacja gospodarcza w kraju. Puste półki w sklepach, brak podstawowych artykułów żywnościowych, reglamentacja tych artykułów, wprowadzono tak zwany system kartkowy. Ponadto powstanie Solidarności i naciski Związku Sowieckiego, aby rozbić Solidarność. Władza tworzyła prowokacje, aby zdeprecjonować pozycję Solidarności w społeczeństwie. I na koniec zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZPR. Stanisława Kanię zastąpił generał Wojciech Jaruzelski. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku kierownictwo PZPR wprowadziło w Polsce stan wojenny. Społeczeństwo zostało całkowicie zaskoczone tą decyzją. Władzę w państwie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, pozakonstytucyjny organ, któremu przewodniczył Wojciech Jaruzelski. Częścią codzienności stanu wojennego stał się widok milicji, wojska i czołgów na ulicach. W ciągu jednej nocy internowano przywódców Solidarności z Lechem Wałęsą na czele. Internowani zostali także ludzie, którzy od dawna byli niechętni władzy, między innymi wielu pisarzy, artystów, dziennikarzy. Władze stanu wojennego wprowadziły zakaz strajkowania, urządzania demonstracji, poruszania się po kraju bez zezwolenia. Od godziny 22 do godziny 6 rano obowiązywała godzina milicyjna. W tym czasie patrole wojska i milicji aresztowały każdego, kto nie miał przepustki. Listy oraz rozmowy telefoniczne były cenzurowane. Wszelkie próby oporu były surowo tłumione. Przeciwko stanowi wojennemu zaprotestowali górnicy z kopalni Wujek w Katowicach, którzy nie chcieli jej opuścić. Oddziały wojska i milicji strzelały do górników. Zabitych zostało 9, a kilkudziesięciu odniosło rany. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku i oprócz ofiar śmiertelnych, co najmniej 56 osób, przyniósł wzmożoną emigrację, około 750 tysięcy. Dalszy upadek ekonomiczny kraju, wzrost zadłużenia państwa i całkowitą kompromitację władzy, które jak się okazało, potrafiła już tylko stosować wobec społeczeństwa siłę. Ofiarą represji był m.in. ksiądz Jerzy Popiełuszko, który w październiku 1984 roku został bestialsko zamordowany przez oficerów SB.